Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged, witam was moi drodzy w kolejnym filmie instruktażowym i dzisiaj opowiemy sobie o tym, jakie obrażenia zadają pociski przeciwpancerne oraz jakim podlegają prawom, żeby te obrażenia musiały zostać zadane. Także opowiemy sobie, co musi być, jakie warunki muszą być spełnione, żeby te pociski działały tak jak powinny, w związku z czym będę wam tu również pokazywał taką małą prezentację, mam nadzieję, że jakoś to w miarę będzie to przyswajalne. Więc tak, ikonkę wszyscy doskonale znają i trzeba zacząć od tego, moi drodzy, że mamy takie na przykład informacje i to jest wzięte z New Yorka, także tier 5, mamy tutaj informacje na temat pocisków przeciwpancernych, nie jest tego zbyt dużo, ale jednak mamy tutaj maksymalne uszkodzenia tymi pociskami, to jest 10 030 punktów i to jest maks, jaki możemy osiągnąć. Co więcej, mamy prędkość wylądową, zasięg ognia i takie inne pierdoły i to są informacje, które są dostępne w grze. A teraz pokażę wam, jakie informacje są dostępne na WoWs FT. Tutaj mamy, widzicie, jeszcze goły DPM, czyli liczymy maksymalną ilość obrażeń, jaką mogą te pociski zadać, przez ilość tam możliwych wystrzałów na minutę. No tutaj tego za dużo nie ma, niespełna 2, bo przeładowanie jest niewiele ponad 30 sekund. Co więcej, mamy Sigmę, tego w grze podanego nie mamy. Mamy rozrzut również wertykalny, tu mamy rozrzut tylko podany horyzontalny, 240 metrów i to jest 241 tutaj. Także tak jak wam wspominałem w pierwszym materiale, to jest tylko rozrzut jeden podany, nie ma podanego drugiego. Co więcej, wybaczcie za te dźwięki, ale to niestety się będzie pojawiało. Mamy również tutaj podane kąty rykoszetowania. To jest dosyć istotna rzecz, gdyż jeżeli pociski trafią pod kątem od 45 do 60 stopni w przeciwnika, to jest szansa, że zrykoszetują. Jeżeli trafią pod kątem większym niż 60, to zrykoszetują na pewno, ale pojawi się tu kolejny warunek i już sobie o nim powiemy za chwileczkę. Teraz pokażę wam jeszcze coś, co jest dosyć istotne, bo pociski przeciwpancerne muszą przeciwnika spenetrować, żeby zadać mu określony damage. Czyli tutaj mamy 10300, to jest max i zaraz sobie powiemy, jakie są modyfikatory tego wyniku. To jest, moi drodzy, dosyć istotna sprawa. To jest wykres penetracji, również pokazuję wam go dla New Yorka, także tier 5. I widzimy tutaj, że w miarę wzrostu odległości ilość milimetrów pancerza, jakie są w stanie przebić jego pociski, spada. Ale no i tak jest to nadal dosyć sporo, bo od 300 zaczynamy na 20 km, przy czym no, zasięg tego okrętu wynosi 18 km. Oczywiście nie wiem, czy tam jest spotter do wzięcia, czy nie, mniejsza o to, ale no to jednak jest grubo ponad 300 mm, także no krążowniki powinny się bać i tak, a pancerniki to już w zależności od tego, który. I moi drodzy, tak wygląda wykres penetracji. Im dalej, tym penetracja mniejsza, a tu widzicie, że wraz ze wzrostem dystansu mamy wzrost, ta czerwona linia to jest czasu lotu pocisku. I to jest potrzebne raczej już do celowania, ale jest jeszcze jeden wykres. To jest, moi drodzy, również wykres, który pokazuje nam kąty uderzenia pocisków. I tu mam nałożone dwa wykresy na siebie. Wykres czerwony oraz żółty oraz zielony, czyli ten i ten należą do omachy. Wziąłem omachy, bo to jest również ten sam tier. I tu niebieski i czerwony to jest kąt uderzenia pocisków z New Yorka. Także to chodzi o to, przy jakim zasięgu, pod jakim kątem będą uderzały te pociski w pancerz przeciwnika. Dochodzi coś takiego jak normalizacja, ale o tym sobie za chwileczkę powiemy. W związku z czym widzicie, że kąty pocisków wystrzeliwanych z omachy rośnie dosyć istotnie, a tutaj, jeżeli chodzi o New Yorka, to te kąty aż tak bardzo nie wzrastają. To jest maksymalnie 25 stopni, widzicie, przy zasięgu no prawie maksymalny, bo 18 km to jest ponad 20 stopni, to jest niedużo i to nadal będzie penetracja. Ale jeżeli spojrzymy na pociski z omachy, no to one mogą już osiągać takie kąty, że będą mogły rykoszetować na dużych dystansach. Także to jest istotna sprawa. I im dalej jesteśmy od przeciwnika, tym mniejsza szansa na to, że nasze pociski będą miały na tyle siłę przebicia dużą, żeby przez pancerz wszystkich warstw przejść. I teraz sobie omówimy, jak to wygląda. Tutaj jeszcze mam nie mam przygotowane, ale oglądałem sobie na przykład na Minotaurze. Widzicie, że tutaj przy zasięgu 18 km New York ma kąt uderzenia około 20 stopni. Przy dużym zasięgu Minotaur na przykład ma kąty uderzenia rzędu 50 paru stopni. To jest bardzo dużo, ale o tym później. Oj, za daleko.
I tutaj jest taka zasada. Mówiłem wam o penetrowaniu i kątach, ale jest coś takiego jak overmatch w grze. I to jest takie proste wyliczenie. Mamy grubość pancerza. Jeżeli ona jest mniejsza od kalibru dział okrętu, którego strzelamy, podzielonego przez 14,3, jeżeli ta wartość pancerza jest powiedzmy 10 mm, a po podzieleniu kalibru przez 14,3 wynosi nam tam, nie wiem, no powyżej 10 będzie, to pociski nie będą rykoszetowały i zawsze będą penetrować. To jest właśnie overmatch i pociski w takim wypadku nie rykoszetują. Tutaj mamy screen wzięty z filmu Wargamingu na temat penetracji i widzicie, że tutaj strzelamy z Nowego Jorku w fuzo. Tam było to pokazane na dystansie 18 km i w tym momencie mamy tak. Jeżeli chodzi o pancerz na fuzo, to mamy 19 mm obrony przeciwtorpedowej, 203 mm pancerza takiego zasadniczego, no i 99 mm pancerza Cytadeli. Pociski wystrzeliwane z Nowego Jorku na dystansie 18 km mają penetrację 204 mm, czyli sumując mają do przebicia 321 mm, a penetracja pocisku wynosi 204 mm. Także no, przebić się nie przebijemy przez Cytadelę, to podkreślam, przez Cytadelę. Jeżeli przebijamy obronę przeciwtorpedową, pancerz zasadniczy, bo ja to tak nazywam to po prostu zasadniczym pancerzem, czy tam pancerz kadłuba, to obrażenia, jakie będziemy w stanie zadać, to są 33% maksymalnej wartości damage'u pocisków. Czyli jeżeli Nowy Jork ma 10 300 punktów, po niespenetrowaniu Cytadeli, ale po spenetrowaniu kadłuba otrzymamy 33% tego damage'u. I tutaj mamy takiego prostego gifa, jak wygląda celowanie w Cytadele. Tutaj widzicie, że no tu mniejsza o to, jakie to są pancerze. Chodzi mi po prostu o kąty, jakie będziemy obierać. Jeżeli Cytadela jest opancerzona w ten sposób, ja sobie to zatrzymam za chwileczkę, żebyście mogli lepiej to zobaczyć. Nie mogę tego zatrzymać. Nie mogę, a szkoda. W związku z czym, jeżeli kąt jest odpowiedni po spenetrowaniu pierwszych dwóch warstw pancerza i starczy nam penetracji na przebicie kolejnej warstwy, to bierzemy pod uwagę to, w jaką strefę tego pancerza trafiliśmy. Jeżeli tak jak tutaj trafimy w strefę boczną i te kąty będą odpowiednie, to ten pancerz przebijemy, mamy Cytadelę, mamy maksymalne obrażenia z pocisków. Jeżeli natomiast trafimy w górny pokład, znaczy w górną część pancerza Cytadeli, to pociski się odbiją i nadal zostaje nam tutaj 33% damage'u. Jeżeli, tak jak widzicie, przy płaskich trajektoriach to wygląda następująco, że możemy się odbić od górnego pancerza, a pancerz pionowy penetrujemy, jeżeli oczywiście starczy penetracji, no to ten damage będzie maksymalny. Ale jeżeli weźmiemy sobie teraz strzały na dużą odległość i duże kąty uderzenia pocisków, spójrzcie sobie, te pociski spadają dosyć stromo, w związku z czym będą się odbijać od pancerza pionowego, a będą penetrowały pancerz poziomy. Dlatego często mi się na przykład zdarza, grając Minotaurem, gdzie jak już wam wspomniałem, penetracja tych pocisków wynosi 50, nie, przepraszam, nie penetracja, tylko kąt uderzenia wynosi około 50 paru stopni, to jesteśmy w stanie przebijać pokłady pancerników na dużych odległościach. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę też grubość tych pancerzy i penetrację pocisków, bo to też może się okazać, że pociski będą się albo kruszyć, albo odbijać czasami, ale to już rykoszet. I moi drodzy, tak to trzeba brać pod uwagę. Więc tak, jeszcze wrócę sobie do tego slajdu z penetrowaniem i z grubością pancerza. O, czyli tak, jeżeli jesteśmy bliżej i penetracja pocisków wynosi więcej, tam powiedzmy wynosi 350 mm na przykład, jesteśmy w takiej odległości i trafiamy pod takim kątem, że będziemy penetrować pancerz Cytadeli, nie zrykoszytujemy od niego, to penetracji wystarczy na przebicie każdej z tych warstw, jeszcze zostanie, w związku z czym pancerz no nie wytrzyma takiego trafienia i pocisk wpada do Cytadeli i zadaje maksymalne obrażenia. I oczywiście, jeżeli nie trafiliśmy w tą tutaj poziomą część pancerza, bo wtedy byśmy się odbili, bo będzie za duży kąt. Różne okręty mają różne kąty rykoszetowania. Najlepsze kąty ma Des Moines i Pietropawłowsk, o ile się nie mylę, ale to już tam taka ciekawostka. I musicie brać pod uwagę dystans, z jakiego strzelacie, oraz kąty. Także muszą zostać spełnione te warunki. Jest jeszcze normalizacja, bo przebicie pancerza prosto daje nam inne wartości penetracji, jeżeli ten pancerz jest przebijany pod jakimś kątem, bo wtedy ta grubość pancerza rośnie, no bo po przekątnej będzie dłużej niż po prostej. Ale tutaj wchodzi normalizacja
i ona nam po prostu działa na naszą korzyść, na korzyść strzelającego, nie tego, co dostaje. Co za kogucisko paskudne. Bo po prostu do 5 stopni, w zależności od kalibru, ja wam mogę wrzucić tutaj tabelkę, ale jej nie przygotowałem, także pokażę wam w opisie link do tej tabelki, żebyście mogli sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jeżeli ten kąt, który by zwiększył grubość pancerza, jest poniżej 5 stopni, to jest on po prostu ignorowany i pociski wchodzą tak, jakby wchodziły prosto, czyli tutaj mamy 203 mm, jakbyśmy strzelali pod kątem, robi się 207. No to wtedy, jeżeli do 5 stopni to jest, to robi się z tego 203, po prostu ignorujemy ten mały błąd celowniczy. I tak to wygląda, więc musimy wiedzieć, jaki mamy, znaczy nie musimy, no po prostu będziemy strzelać i tyle, najwyżej spenetrujemy albo nie. Ale dobrze jest wiedzieć, jaka jest penetracja na tych naszych pocisków i w jaki pancerz mniej więcej strzelamy, bo są takie miejsca na niektórych okrętach, że po prostu ich nie idzie przebić z naszym kalibrem, a są takie, gdzie będziemy dosyć prosto przeciwnika penetrować i otrzymywać maksymalny damage. Istnieje oczywiście jeszcze nadpenetracja, czyli wyobraźmy sobie, że strzelamy w nadbudówki, które mają powiedzmy tam 20 parę milimetrów, przyjmijmy, że 20, a nasze pociski mają penetracji 204 na 18 km z New Yorka w fuzo. No i wtedy 20 mm pancerz nie jest w stanie zatrzymać pocisku, który ma 204, wpada, traci 20 mm na penetracji, zostaje 184. Przelatuje z drugiej strony, zostaje mu ileś tam, 164, no ale otrzymujemy tylko 10% obrażeń pocisku, gdyż pocisk przeleciał na wylot, nie zdążył się uzbroić i tak to wygląda. Oczywiście te damage będą mniejsze, jeżeli wchodzi saturacja, ale saturacja to jest akurat już temat na inny materiał. Tutaj zaznaczę, że jeżeli chcecie, żebym omówił też pociski odłamkowo burzące i przeciwpancerno odłamkowe, to spróbuję to zrobić w oddzielnym materiale, ale już jednym. Tutaj mieliśmy tylko pociski przeciwpancerne. To dajcie znać w komentarzach. Ja już powolutku będę się zbliżał do końca. Także mam nadzieję, że trochę zawilę, bo to jest ciężki temat, żeby wytłumaczyć tak z marszu. Także mam nadzieję, że będziecie w stanie załapać, o co mi więcej chodziło. I tu wam jeszcze pokażę te damage, które wam przygotowałem. O, obrażenia. Penetracja. Jeżeli pocisk przebije obronę przeciwtorpedową, jeżeli jest, i przebije pancerz kadłuba, ale nie wejdzie w cytadelę, otrzymujemy 33% maksymalnych obrażeń danego pocisku. Jeżeli pocisk przelatuje przez okręt na wylot, bo ma za wysoką penetrację w stosunku do miejsca, w które trafił, to dostajemy 10%. Przyjmijmy też również, że tu jest saturacja, bo jeżeli dany moduł jest już uszkodzony w jakimś stopniu, to będzie te obrażenia dostawał mniejsze. No i jeżeli penetracji wystarczy, żeby przebić wszystkie warstwy pancerza, nie odbijamy się od żadnej pod jakimś tam dziwnym kątem i pocisk penetruje cytadelę, mamy 100% maksymal damage'u pocisku, czyli w przypadku Nowego Jorku to jest 10 300 punktów, także im bliżej przeciwnika, tym penetracja większa, więc większa szansa na to, że przebijemy wszystkie warstwy pancerza, ale jeżeli trafimy w miejsce słabiej opancerzone, to większa szansa na to, że po prostu te pociski przelecą na wylot i zrobią tylko 10%. Jest też sytuacja, w której, jeszcze tam wrócę do tego, o, w której na przykład mamy overmatch, to o czym wam mówiłem, czyli kaliber podzielony przez 14,3 jest większy niż grubość pancerza i tutaj na przykład strzelamy pod dziwnym kątem z tego New Yorka do fuzo, na przykład na takim dystansie. I wyobraźcie sobie sytuację, że przebijamy pancerz obrony przeciwtorpedowej, ale tutaj wystarczyło penetracji, bo overmatch, nie? No kaliber tutaj jest większy, podzielony przez 14,3 będzie większy niż 19 mm. W związku z czym przebijamy pierwszą warstwę pancerza, ale od drugiej rykoszetujemy. I ten pocisk znowu wyleci, ale będziemy mieli baretkę penetracji. Kiedyś to był właśnie duży problem z tym, bo były penetracje za zero i właśnie to było dlatego, ale teraz mamy wprowadzoną baretkę trafienia w obronę przeciwtorpedową. W związku z czym przebijamy obronę, odbijamy się od kadłuba, od pancerza kadłuba i znowu wylatujemy przez obronę i wpada pocisk do wody, nie robiąc praktycznie nic. I wtedy pojawiały się penetracje za zero, a w tym momencie mamy baretkę trafienia w obronę, które też damage'u nie zadaje. Także mam nadzieję, że tutaj wam troszeczkę nakreśliłem, jak to działa. Mam nadzieję, że niezbyt zawiło, niezbyt chaotycznie to wytłumaczyłem, ale jeżeli chcecie, tak jak mówiłem, materiał o pociskach odłamkowo burzących i przeciwpancerno-odłamkowych, to dajcie znać w komentarzu. A na ten materiał to jest chyba wszystko, także mam nadzieję, że coś wam tutaj rozjaśniłem. Z mojej strony wszystko. Do usłyszenia. Cześć i na razie.